Rozwiąż nierówność 3x minus x kwadrat większe równo od 0. I tutaj w tym zadaniu wyłączamy sobie x przed nawias, tylko najpierw zapiszmy to w innej kolejności. Jako minus x kwadrat dodać 3x większe równe od 0, czyli w porządku malejącym, od najwyższej potęgi do najniższej. Teraz wyłączamy sobie x przed nawias. Będziemy mieli w nawiasie minus x plus 3 większe równe 0. Co jest ważne? To jest ważne, że przy x kwadrat znajduje się minus, czyli ramiona funkcji będą szły do dołu. I teraz, żeby znaleźć miejsca zerowe, nie musimy liczyć delty, tylko wystarczy, że przyrównamy to, co jest w nawiasie do 0 i to, co jest przed nawiasem do 0. Czyli x równa się 0 lub minus x plus 3 równa się 0. Czyli 3 równa się x, x jest liczbą 3. Zaznaczamy na osi, tu jest nasz x. I miejsca zerowe to jest 0 oraz 3. Ramiona tej funkcji idą do dołu. Ramiona tej funkcji idą do dołu i patrzymy, gdzie ta funkcja jest większa równa od 0. Ona jest większa równa od 0 tutaj, czyli w obszarze od 0 do 3. X należy do przedziału domkniętego od 0 do 3. Tutaj możemy sobie jeszcze zaznaczyć, że chodzi o ten obszar, kropki zamalowane, nawiasy domknięte.